Witam tutaj pan PlayGame. Wiem, że teraz mnie nie widzicie, bo jestem niewidzialny. No. I w dzisiejszym odcinku będziemy budować, tak jakby wam powiedzieć, taki mały hałsik. Mogę wam pokazać jego przód, jak to wypełniłem, tylko muszę wejść tu. Na projektach. To po prostu dam sobie różne. Próbuję sobie i coś takiego będzie. To, że tyłu jeszcze nie wykminiłem. Ale no. Jakaś ściana to może powstanie. No, więc tak. Jedziemy. Tak, ten domek będzie w tym miejscu. Nie wiem, czemu mi nie widać łapki i teraz muszę sobie zrobić koktajl. No i teraz jest nic. Jeszcze sobie zgryfowałem mapę. Dobra. Do tego będzie nam potrzebne tak. Ciemne drewno. Nie, ciemnego drewna tam nie było. To. Na pewno to. Gdzie to było? Sandstone. O, tyle sandstone. I na razie tyle. Aha, i płotki. No. Nie mówcie, że ich nie wziąłem. Dobra, i płotki. Więc tak. To będzie coś takiego jak teraz. Coś takiego. No może jedno wyższe. Dobra. Jedno niższe. Teraz coś źle. O, jedno wyższe. To będzie na pewno tak. To było tam tak. Aha, to był sandstone. Tak, to też był sandstone. I to też był sandstone. W tym stylu. Będzie coś w tym stylu. O lol, to wygląda jak dżunglowe. Mały domek, mały. Nie chciałem jakoś się rozbudowywać, budować jakiejś willi, bo to i tak jest na kreacji, nic z tego nic. Nie, dlatego po prostu taki, dla takich ludzi, co lubią oglądać, jak ktoś buduje, no to tą serię. Jeszcze mi jako Lilony czy 4-5 namawia, żebym nagrał coś z modami. Może i nagram, może i nie. Muszę się zastanowić, bo to nie jest tak chodźliwe, że nagrywam serię Lili, bo zacząłbym drugą serię z Minecrafta, a nie każdy lubi Minecrafta i nie chcę tylko poświęcać tego kanału na Minecrafta, bo jak to sama nazwa mówi, Play Game, czyli nie tylko Minecraft. No. A poza tym lubię grać w inne gry, nie tylko Minecrafta. Minecraft to nie jest jakiś boom. Boom to było jak wyszedł, jak była premiera Minecrafta, a teraz to. W sumie Polska i tak ma boom na Minecrafta. Teraz wyszła nowa wersja 1.4.2, więc postanowiłem z tej okazji nagrać ten odcinek, nie? No i mówiłem, że zbuduję jakąś dużą willę, ale to jeszcze nie w tym odcinku, bo nie mam jakiegoś zbytniego projektu, nie chcę mi się nad tym klinić i w ogóle. No. Więc możecie się spodziewać, że będzie winda, ale to jeszcze nie w tym odcinku. No. A willa to poza tym będzie. Willę to będę budował w stylu modern. No. Więc jak lubicie styl modern, bo ja bardzo lubię, bardzo mi się podoba. Jeszcze lubię takie średniowieczne budować rzeczy. No to proszę bardzo. No. Trzeba jakoś dach dokminić. Na pewno będzie z
No i coś takiego było, tylko że tu jeszcze były to drewno. No, tak potem dał odstęp. Fuck. Tak. No. Poza tym, co ja chciałem wam jeszcze powiedzieć, wiem, że ten odcinek będzie trochę dłuższy niż myślałem, niż chciałem, żeby był, nie przyspieszył tego, bo wolę, żebyście widzieli, jak ja to buduję w normalnym przyspieszeniu, w normalnym, jakby to powiedzieć, bez przyspieszenia, no proste. I tak mi to wyszło. I kminiłem sobie, kminiłem i wykminiłem, że to będzie takie coś. I tak teraz, drużynowi. Kurde. Drużynowi. Ja nie będę tu. Żeby nie było tak, jak wiecie. Biegamy. Biegam przed ryjem drzwi, nie? Więc tak. Tak. Kolejna ściana. Pasz. Tak. To do scenarii będzie nam chodzić okno. Chodzić w okno na rynie. Lol. Mam zrytą mózgownicę. Mózg mi zlansował. Dobra. Tak. Coś będzie podków, bo widzieliście tam, że były podstawki, znaczy te takie, no takie coś bojleć, co to jest, no coś takiego, te płotki, które podtrzymują ten róg dachu. Nie wiem, czemu w ogóle piszę 3-0. Spider Joker! Uj. Sorry za krótkie cięcie, po prostu mnie zlagowało Minecraft, zabiłem Spider Jokera, wyłączył mi się klaps i w ogóle wszystko było źle. Lol, ten spadł z pająka. Tak w ogóle to miało być peaceful, bo nie chcę, żeby mi się te slimy tu wpychały podczas nagrania, bo tylko pszu pszu i tyle. I taki głos oddają, a mnie to strasznie denerwuje. Może wy lubicie slimy, ale ja jej nie znoszę. Znaczy lubię ich kulki, bo fajne mechanizmy można z pistonami robić. Więc to jeszcze w nich toleruję. Bardzo mi się podoba, że Jeb dodał to, że właśnie tak. Nie trzeba robić tu półpłytki, tylko takie coś się robi samo od siebie. I teraz tak. Tak. Minecraft jest dla ludzi z wyobraźnią. Z wyobraźnią, którzy umieją przelać. Ludzie, którzy umieją przelać swoją wyobraźnię do Minecrafta, mają duże szczęście. A ja tego nie umiem. Nie umiem w ogóle budować. Jakieś badziewia buduję. Może niektórym się to podoba, może niektórym się to nie podoba. Dla mnie to jest kupa. Ten domek, no, ten domek może być, bo to jest taki fajny domek nawet dla mnie. Nie, dla mnie. Tak dla mnie, nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest fajny domek. Taki mam na swoim single player, ale na modach, bo teraz nie gram na modach, ale mam jeszcze swój świat na modach. No, i coś takiego będę miał. Tylko jeszcze muszę to zbudować i nazbierać sandstone'u.
No i co do serii z Nifortfidem, chyba ją zakończył w sumie pierwszy film. No i tyle będzie z tego wszystkiego, bo po prostu nie podoba mi się. Znaczy, jako tak lubię Nifortfida, ale nie chcę mi się zbytnio dać fokusu i tylko zagrałbym sobie na przykład w Fable 3 lub Skyrim lub w TSV. No, to są takie gry, które lubię. Takie RPG, albo takie, co można budować, takie jak Minecraft 3, czy nie wiem. Nie, w tej chwili niech mi się przypomni nazwa tej nowej gry, co wyszła. Znaczy, co jeszcze nie wyszła, ale jest prototyp. I będę ją, mam nadzieję, że ją kupię, ale dopiero jak wyjdzie. Znaczy jak ją wypromują, jak będzie premiera. Castle Story, o! To jest ta gra. I ona mi się strasznie też podoba. Ale ten dach duży. Nie spodziewałem się, że taki duży będzie ten dach. Tak. Tak i czarna półpłytka. Znaczy ciemna półpłytka. No i taki dom. Taki hausik mały. Myślę, że wam się podobało. Spodobało, a wy komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Jeżeli film wam się spodobał, to dajcie go do ulubionych. No i piszcie też, co chcecie, Skyrim or Fable. No, więc cześć.